To jest Radio Conchita, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby, Landstrom Extra. Większość też się porusza samochodami, więc może należałoby pomyśleć, jakim jestem kierowcą, że te przepisy nowe też no, może trochę odświeżą mi myślenie, jeżeli chodzi o poruszanie się, o komunikację, bo to ma być komunikacja, a nie stwarzanie zagrożeń. Ja może tutaj uszczegółowię troszeczkę, ponieważ przepisy nie dotyczą samego jak gdyby ruchu drogowego, tylko stricte przepisów, które wokół tego ruchu drogowego jak gdyby się łączą. Czyli nowe przepisy w ruchu drogowym. W ruchu drogowym, w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń, te wszystkie przepisy, one jak gdyby się łączą razem. Jeśli chodzi o sam ruch drogowy, do kodeksu karnego w dniu 23 marca tego roku wprowadzono przepis artykułu 178b. Ja w cudzysłowie tak powiem, że to jest ucieczka przed pościgiem. Jeżeli kierowca będzie zatrzymywany przez umundurowany patrol radiowozem na sygnałach dźwiękowych i świetlnych i kierowca się do tego sygnału nie dostosuje, taki kierowca zostanie zatrzymany. Zatrzymany mu zostaną uprawnienia i zostanie postawiony przed organy ścigania, które mogą go ukarać tutaj karą pozbawienia wolności. Bo do tej pory była kara grzywny, no i może do 30 dni aresztu, tak? Do tej pory niezatrzymanie się do kontroli wynikało z przepisów kodeksu wykroczeń. Polegało to na tym, że mogła taka osoba albo dostać grzywnę, otrzymać grzywnę, ewentualnie mógł być określony zakaz przez sąd. Mógł być, ale nie musiał. To była taka dowolność tego przepisu w kodeksie wykroczeń. Kary dla pijanych i odurzonych narkotykami, o narkotykach kiedyś nie słyszeliśmy, tak? Ale nowe sytuacje, nowe zdarzenia też z pewnością tych, którzy pracowali nad tym, tak, nad tymi rozwiązaniami i to wprowadzili do tego prawa. Też w tej nowelizacji, jest informacja o tym, że dla osób, które kierują w stanie nietrzeźwości lub kierują pod wpływem środków odurzających, krótko mówiąc narkotyki lub inne psychotropowe środki i powodują wypadek drogowy, gdzie ginie jakaś osoba lub osoby, lub też osoby są ciężko ranne z uszczerbkiem, który określony jest jako bardzo ciężki uszczerbek, nie będą mogły liczyć na pobłażanie w ten sposób, że kary będą zawieszone. Kary będą do odbycia kary bezwzględnej, czyli krótko mówiąc w więzieniu. Kierowcy recydywiści, bo tacy też byli, tu chodzi o to kierowanie pojazdem na przykład w obszarze zabudowanym czy w innych obszarach więcej ponad 50 km na godzinę. Jak to wygląda, gdyby ktoś sobie tak nagminnie igrał jedno z życiem, ale drugie też wygląda na to z prawem, no i z policją. Przepis, który powoduje, że jeżeli kierowca, który ma zatrzymane uprawnienia lub kierowca, który w ogóle tych uprawnień nie posiadał, w ogóle, nigdy w życiu, po zatrzymaniu, może liczyć na karę, która będzie obstylowała od 3 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat. Oprócz tego sąd ma obowiązek obligatoryjnie, czyli bezwzględnie tutaj nałożyć też karę kierowania pojazdami mechanicznymi. Panie komisarzu, a jak wygląda sprawa też, bo jest dłuższy okres przedawnienia i nowe narzędzie dla sądów. Czy to tak, słuszne rozwiązania, bo też wiele oporów było przed tym? Jest to słuszne rozwiązanie z tego względu, że do tej pory wykroczenie przedawniało się po roku od jego zaistnienia. I nieraz było tak, że wykroczenie jak gdyby zostało ujawnione, no tak przykładowo powiem, tydzień przed jego przedawnieniem. No i siłą rzeczy postępowanie no, nie mogło być zakończone w ciągu tygodnia. Musiały być wykonane pewne procedury. Teraz zmieniło się to, że jeżeli w ciągu roku, powiedzmy ten tydzień przed upływem roku, zostanie to wykroczenie ujawnione, z automatu zostanie przedłużone o kolejny rok. Do tego czasu sądy mają jeszcze rok, także to wykroczenie może być w ciągu 3 lat poprowadzone do końca. Pan myśli, bo wy też macie i swoje doświadczenie, swoje liczenie, statystyki, bo mówisz, że co roku na polskich drogach ginie około 3000 ludzi, a 40 tysięcy jest rannych. I teraz czy te przepisy, które wchodzą, wychodzą jakoś naprzeciw temu, by do takich
takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej, bo mówi się też, że polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych. Każda osoba zabita jest to o jedną osobę za dużo. Każde przepisy, które pozwolą policji działać w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, są dla nas dobrymi przepisami. Ja uważam osobiście, że przepisy, które w tej chwili mamy, zostały jak gdyby doprecyzowane i wzmocnione do tych, które już obowiązywały. Czyli tak jak mamy rozumieć, takie zaostrzenie prawa, tak? I jak się to poprawi poziom bezpieczeństwa. Tak, zaostrzenie prawa to jest raz, ale dwa, jak gdyby z praktycznego punktu widzenia, udoskonalenie tych przepisów. Co ważne jeszcze byśmy powiedzieli kierowcom, tym wszystkim, którzy uczestniczą w ruchu drogowym? Ja bym tutaj chciał powiedzieć na temat tego niezatrzymania się do kontroli. Żeby kierowcy wiedzieli, że policjant, który zatrzyma prawo jazdy, zatrzyma je bezwzględnie, bez terminu. Czyli ten kierowca jest jak gdyby pozbawiony tych uprawnień i musi czekać na rozstrzygnięcie sądu, na jaki okres te prawo jazdy zostaną zatrzymane. Żeby nie kusiło ich to, że nie zatrzymam się, uniknę kary, bo przekroczyłem prędkość albo zrobiłem inne przewinienie, za które tak naprawdę można na miejscu tylko zapłacić grzywnę w formie mandatu karnego za konkretne wykroczenie. No i tutaj też apel do motocyklistów, bo jest sezon motocyklowy, gdzie najczęściej się zdarza tak, że motocykliści tutaj korzystają z szybkości swoich maszyn. Tutaj mamy jak gdyby tą przestrzeń osób, które mogą narażać się na zatrzymanie tych uprawnień. Chodzi mi o tych, którzy na bieżąco jak gdyby nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Czyli nie będzie sobie można igrać czy pozwalać. Musimy się spodziewać tego, że będą większe restrykcje względem nas, kierujących. A kwestia wykroczenia drogowe, przestępstwa drogowe? Przestępstwo, no, przestępstwem jest wszystko to, co wynika z przepisów kodeksu karnego, tak? Wykroczeniem, co wynika z przepisów kodeksu wykroczeń, tak? No, dla przykładu przekroczenie prędkości jest wykroczeniem. Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, o czym mówiłem, jest przestępstwem. Teraz jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Osoba, która kieruje bez uprawnień w ogóle, która nie miała, jest przestępstwem. Osoba, która ma zakaz kierowania pojazdami orzeczony przez sąd prawomocnym wyrokiem, jest przestępstwem, tak? Więc tutaj... Czyli teraz sądy orzekające w sprawach na przykład o przestępstwo drogowe będą obligatoryjnie, tak, informowane przez drogówkę o dotychczasowych wykroczeniach kierowcy, na przykład zatrzymanie mu prawa jazdy. Tak, dokładnie. Każde ujawnione przestępstwo, i o których mówiłem tutaj, wykroczenia, gdzie zatrzymuje się też również prawo jazdy nadal, bo za wykroczenia również się zatrzymuje prawo jazdy, sądy są natychmiast, jak i prokuratura, tak? Bo prokuratura też tutaj otrzymuje takie informacje, bezwzględnie natychmiast są informowane te organy ścigania. Czego życzymy kierowcom? Ja osobiście życzę tego, żeby jak najmniej kusiła noga na dźwigni gazu, żeby przestrzegać przepisy, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. No i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Szczęść Boże też panu, policji, z wszystkim służbom mundurowym. Naszym gościem był nadkomisarz Tomasz Bałuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Dziękuję, szczęść Boże. W naszym programie na aktualności dnia naszym gościem jest pan Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje z Murowanej Gośliny, inicjator widowisk historycznych oraz Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie prezesie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Panie prezesie, kiedyś słyszeliśmy poprzedni rok, chociażby z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski, wielkie widowisko ożył. I krzyż, największe widowisko historyczne w Polsce. Teraz też będą kolejne spektakle w dni wolne, sobota, niedziela, czerwiec i lipiec. Czym jest plenerowe widowisko historyczne? Od razu powiem, że piątek i sobota. A, czyli... z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, bo to się odbywa wieczorem. Czym jest nasze widowisko? Jest panoramą dziejów Polski. Zaczynamy w czasach jeszcze legendarnych, kiedy jest Lech Czeski,
Paweł i jest Popiel i Myszy i potem następuje takie cięcie, przejście od czasu legendarnego, wchodzimy w historię, oczywiście pierwszym, najważniejszym wydarzeniem naszych dziejach, czyli Chrzest Polski i tak dalej, aż po współczesność Jana Pawła II i Solidarność. A jednocześnie inspiracją dla ilustrowania tych naszych tych bogatych dziejów są obrazy malarstwa, polskiego malarstwa historycznego, a więc oglądający zobaczą Chełmońskiego, obrazy Matejki, Grotgera. Tak wygląda ta nasza inicjatywa. Czytałem Wirwisko Orzeł i Krzyż, to niezwykła, pełna emocji i zadumy podróż przez historię Polski od czasów założenia państwa po chrzest, nadanie korony i tak dalej, aż Solidarność pan mówi. Czym tak naprawdę może dla widza czy dla aktorów jest to widowisko, jak ono wygląda, czego też widzowie mogą się spodziewać, czy to jest dla jakiejś wąskiej grupy, czy dla szerszej reprezentacji. Specjalnie dla widzów postawiliśmy wygodną trybunę na blisko 2000 osób, a więc widowisko adresowane jest do szerokiej grupy osób. W ubiegłym roku nasze widowisko obejrzało 14 tysięcy osób, w tym roku spodziewamy się nawet jeszcze wzrostu tej liczby. I widz przyjeżdża do murowanej gościny, czy miejscowości tuż niedaleko Poznania, albo samochodem, albo pociągiem i wchodzi w pewną nową rzeczywistość, trochę jak w tej znanej szafie do Krainy Narnii. Wchodzi w rzeczywistość, która jest pięknie ukształtowana, zasiada na trybunie i rozpoczyna się podróż przez dzieje, które nie jest tylko biernym obserwatorem, ponieważ wszelkie efekty, wszelkie formy artystycznego przekazu angażują widza. My widzimy to, obserwując my, bo ja również gram w tym widowisku z moją rodziną, widzimy po reakcjach, a to są oklaski, to są jakieś owacje dodatkowe, to w końcu także są ze wzruszenia. Jest ogromna reakcja publiczności z grającymi, których też jest sporo, bo gra 300 osób, czy blisko łącznie z organizatorami wspierającymi organizację tego miejsca, blisko 400 wolontariuszy jest zaangażowanych do widowiska. No więc pytanie, jak zorganizować, czy jak zmobilizować tak ogromną społeczność do wspólnej pracy, to też w jakiś sposób fenomen, jeżeli chodzi i o widowisko, i o ilość osób zaangażowanych. To jest kwestia pewnej cierpliwości. Mówi się, że w Wielkopolsce o tę cierpliwość, taką pracę systematyczną, obliczoną na długi marsz, troszeczkę łatwiej, że mamy takie tradycje pracy organicznej, a nie tylko żrywów spontanicznych na chwilę. To być może z jednej strony, z drugiej. Dlatego my nasze widowiska zaczynaliśmy o znacznie mniejszej skali. To było już w 2009 roku, a w ogóle tak jeszcze mniejsze, nawet w 2007 roku. Co roku doskonalimy się. Pewnie nie zorganizowałbym tego, czy nie zainspirowałbym moich przyjaciół do organizacji, gdyby nie jednak ten pierwowzór, który widziałem. To jest Gilifu, to jest takie miejsce na prowincji francuskiej, ale w walecznej francuskiej Wandei. Otóż Wandejczycy, nie mogąc przebić się w budynku historycznej republikańskiej Francji ze swoim doświadczeniem, postanowili zrobić widowisko w swoich dziejach. Powstanie wandejskie przeciwstawiło się rewolucji w obronie kościoła, proboszczu, króla. I musieli za to zapłacić ogromną daninę krwi, bo 200 tysięcy ludzi w imię hasła równość, wolność, braterstwo zostało po prostu wymordowane. Oni pokazali to po swojemu, ja to widziałem kilka razy i te doświadczenia wandejskie przenieśliśmy do Wielkopolski. Oczywiście tam jest historia Wandei i Francji, u nas jest Polski, ale mechanizm jest podobny. Wolontariusze, ludzie, którzy z porywu serca, a nie dla zwykłej materialnej korzyści, podejmują się rzecz niewykonalną. Panie prezesie, to nie tylko samo wielkie widowisko Orzeł i Krzyż, ale wiem, pan nas, czy słuchacze zaprasza na piątek, sobotę, niedzielę w czerwcu i lipcu, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Ale jest też park dzieje, historyczny park w murowanej gościnie pod Poznaniem. Tak, zatem w związku z tym, że odwiedzało nas już coraz więcej osób spoza najbliższej okolicy, nie tylko murowanej.
skierowany w Uślina, okolice Poznań, to jest naprawdę 20 parę minut jazdy, ale z znacznie odleglejszych terenów i pytali, czy oprócz tego wieczornego widowiska możesz nam coś zaproponować. Zatem zaproponowaliśmy. Odpowiedzią jest park dzieje, czyli wydarzenia w ciągu dnia. Można przyjechać znacznie wcześniej, obejrzeć widowisko za dzieci o smoku wawelskim, które zresztą też włącza widzów w akcję. Można posłuchać bajek biskupa Krasińskiego, można spotkać się z sokolnikiem i ptakami, które prezentuje i o nich opowiada. Można wreszcie zobaczyć bardzo dynamiczne widowisko o naszym polu polskiego rycerstwa, największej postaci, czyli Zawiszy Czarnym, o królu Władysławie i dosyć niegodziwych krzyżakach. Czyli taka nauka historii tak trochę inna od tej, którą przeżywałyby na przykład dzieci czy młodzież w szkole na zajęciach. Zgodnie z rzymską maksymą, że wprawdzie słowa uczą, ale przykłady pociągają, my stawiamy na przeżywanie, na naśladowanie, na pewien rodzaj, nawet jeżeli to są wydarzenia z odległej przeszłości, na próbę jakby takiego empatycznego zbliżenia się do nich. Zatem wiele osób przez chwilę czuje się jak w tamtych epokach, jak w tamtych zmaganiach i stają, co najważniejsze, najczęściej, nie najczęściej, bo zawsze po stronie dobra, a też nam zależy. Czyli w dni wolne, piątek, sobota, niedziela, teraz Państwo proponujecie to widowisko historyczne o Polsce? Piątek i sobota. Piątek i sobota, tak, tak. Mhm. A park dzieje? A park jest czynny od wtorku przez cały tydzień, za wyjątkiem poniedziałku, przy czym ten najatrakcyjniejszy program z tymi omawianymi widowiskami dziennymi jest w piątki, soboty i niedzielę, czyli te dni, które najczęściej... No, czyli można by to połączyć wtedy z widowiskiem, tak? Można połączyć z widowiskiem, a jednocześnie odwiedzają nas grupy szkolnej, przedszkolnej, wówczas jeżeli wcześniej się zapowiedzą, to staramy się spełnić ich oczekiwania i program dostosować do ich oczekiwań w zależności od wieku, chęci, czasu, które mogą poświęcić. Bardzo dziękuję i gratulujemy panu i wolontariuszom, tym, którzy angażują się w konkretne dzieło, tak inaczej opowiadaną historię, w plenerowe widowisko historyczne, czy w ten park dzieje, historyczny park Murowany i Koślinie. Bardzo dziękuję też Radiu Maryja i Telewizji Trwam, ponieważ w tym roku była przepiękna relacja, przepiękny reportaż. Dziękujemy także panu prezydentowi Rzeczypospolitej, który objął nad widowiskiem honorowy patronat po raz drugi, a mamy nadzieję, że będzie mógł też obejrzeć nasze widowisko księdzu prymasowi, który jest i patronem, jak i bywalcem naszych widowisk, odwiedza nas, i księdzu przewodniczącemu konferencji biskupatu, księdzu biskupowi Stanisławowi Gondyckiemu, który również z Poznania przyjeżdża i nam błogosławi. Bardzo dziękuję. W tym roku więc zajrzymy może z kamerą do Parku Dziejów. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy, a za Państwa pośrednictwa, za pośrednictwa Radia Maryja, także słuchaczy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje Zmurowanej Gośliny, inicjator widowisk historycznych, m.in. tego dużego Orzeł i Krzyż oraz Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Organizowanie pielgrzymki dla dzieci 11 czerwca
do Matki Najświętszej na Jasną Górę. Godzina 12 początek, godzina 13:30 msza święta. Zapraszamy serdecznie. Przewodniczył będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. Już najwyższy czas organizować. Zbierzmy się teraz, nie odkładajmy na potem. I tak, dlatego żeby doszła informacja do wszystkich, jest mało już czasu. Pielgrzymka dla dorosłych, dla całych rodzin na Jasną Górę 8-9 lipiec, druga niedziela lipca. 8 lipca, godzina 18 dla chętnych, to jest sobota, będzie przewodniczył mszy świętej ksiądz biskup Stanisław Napierała. W niedzielę o godzinie 11 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu. Hasło naszej pielgrzymki to idźcie i głoście. Widzimy inwazję neomarksizmu, walki przeciw rodzinie, genderyzmu, walki z Panem Bogiem i Kościołem. Widzimy, jak powoli, z wielkimi trudnościami Polska się przebija. Polska odradza się. Oby to się udało. Musimy bronić się przed tą ideologią neomarksizmu, genderyzmu, walki przeciw rodzinie, walki z Kościołem i Panem Bogiem. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Musimy bronić siebie, swych rodzin, naród i ojczyznę. Jeżeli chcemy przetrwać, to musimy. I dlatego idziemy do Matki Najświętszej, danej ku obronie naszego narodu, by stać się jeszcze bardziej rycerzami Pana Jezusa i Matki Najświętszej, Bożymi rycerzami ojczyzny. Zapraszamy. Spieszcie się. Kochani, niech nikt nie mówi potem. Wszyscy jesteśmy potrzebni Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Chyba zależy nam na szczęściu własnym, na szczęściu waszych dzieci, wnuków, na szczęściu Ojczyzny tu na ziemi i w wieczności. A więc do Matki Najświętszej. Spieszmy się. Spieszmy się. Podajcie nam, gdzie organizujecie tę pielgrzymkę. Nie czekaj, że będzie organizował ksiądz, będzie ogłaszał. Ty jesteś też odpowiedzialny za Kościół. Za Ojczyznę. Bóg zapłaci. Przed nami felieton Myśląc Ojczyzna, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dobra zmiana, ciąg dalszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wracam jeszcze raz, myślą drodzy Państwo, do tegorocznego festiwalu opolskiego. Z jednej strony objawili się przed nim upolitycznieni artyści. Z drugiej strony politycy o aspiracjach artystycznych. Tych pierwszych, to znaczy upolitycznionych artystów, bardzo łatwo odnaleźć. To choćby piosenkarka, która tracąc chyba potencjał artystyczny, manifestuje swoją wrogość wobec życia, uczestnicząc w czarnych marszach. To także jakiś tak zwany artysta, który promując siebie nakręcił bardzo specyficzny teledysk. Jak mówił redaktor Jacek Karnowski, opisujący ten niewyemitowany w telewizji publicznej teledysk, teledysk jednego z artystów jest tak tandetnie, ohydnie i brutalnie antyklerykalny, wymierzony w Kościół, w najgorsze stereotypy. Powstał po to, aby być zablokowany. Gdyby nie awantura wokół Kaja, byłaby awantura wokół tego teledysku. Pod Opole, mówił pan redaktor, podłożono kilka bomb. Ci ludzie, dodawał, każdego dnia cierpią, że rządzą ludzie nie z ich nadania. I podsumowywał całość wydarzeń opolskich tego roku. Jest to akcja polityczna. Na scenę wkroczyli więc artyści o politycznych aspiracjach, ale także na tę samą scenę wkraczają od pewnego czasu politycy o ambicjach artystycznych. Takie ambicje prezentowała już w czasie grudniowego puczu pewna posłanka opozycji, która w czasie tamtego osławionego strajku smętnie zawodziła w bliżej co prawda nieznanej składni językowej, ale zawodziła z niezwykle ogromnym zaangażowaniem. Teraz udarł się na scenę prezydent miasta Opola.
który chce ustalać z Telewizją Polską nowe zasady i nowe warunki koncertu. Jak wspominałem tydzień temu, domyślam się, że zapewne chodzi mu o własny występ. Wszak śpiewać każdy może. Jak dowodził przed laty ojciec pewnego bardzo zaangażowanego aktora. Zaangażowanego oczywiście politycznie. Warto zwrócić uwagę także na tych polityków, którzy dzisiaj prezentują dogłębnie swoje życiowe pasje, zarówno artystyczne, hobbystyczne, sportowe. Prezydent Opola chce zatem chyba śpiewać. Prezydent Słupska jest cyklistą i lubi pedałować. Podobnie cyklistą jest prezydent miasta, w którym mieszkam, prezydent Poznania. Jest też dziadkiem swoich wnusiów. Wylegującym się z nimi w łóżku, w sposób upubliczniony oczywiście, podczas obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Nie ma to jak rodzina. Prezydent Wadowic jest na tyle nowoczesny, że zmienia herb miasta, pozbawiając go zmurszałej symboliki papieskiej. Prezydent miasta stołecznego Warszawy jest, jak wiemy, pasjonatką rynku nieruchomości. Prezydent mojego rodzinnego miasta, Jeleniej Góry, wspomina przez lata i od lat, jak w czasach swoich studiów na KUL-u uciekał przed ZOMO i jakby nie widział, że czas także mu ucieka i że uciekają ludzie z zaniedbanego miasta, zwanego niegdyś perłą Karkonoszy. Myślę, proszę Państwa, że listę tych ludzi, swoistych pasjonatów, oddających się sztuce, sportowi, oddających się własnym pasjom hobbystycznym, listę tych ludzi można byłoby wydłużać, przekraczając ramy czasowe tego dzisiejszego spotkania. Ale oczywiście nie będę przeciągał struny. Tym bardziej, że to oni, ci ludzie ją przeciągnęli. I dlatego trzeba dokonać dobrej zmiany w samorządach. Wydarzenia ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni przekonują nas niemal każdego dnia, że trzeba dokonać dobrej zmiany w samorządach. Bez tej zmiany nie odbudujemy do końca Polski. Był to felieton Myśląc Ojczyzna, mówił do nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Gdzie ten do szczęścia mój?
bardzo zależy nam na przyszłości ojczyzny, dlatego zależy nam na dzieciach i młodzieży, na dobrym wychowaniu, na dobrym kształtowaniu, na kształtowaniu osobowości. Najlepiej kształtuje Pan Jezus, gdy otwieramy nasze serca dla Niego. Chcemy pomóc młodzieży, dlatego dla młodzieży wydrukowaliśmy piękne, wiele tysięcy wydrukowaliśmy tego, piękne nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, kieszonkowe wydanie, bardzo dobre wydanie. Wydrukowały siostry Loretanki z Warszawy. A więc nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień. I też kieszonkowe wydanie, cieniutka książeczka, rozmowy o modlitwie. Pomoc do nauczenia się modlitwy, jak się modlić. Rozdajemy to młodzieży i ewentualnie duszpasterzom, jeżeli na tym zależy, duszpasterzom, aby dawali to młodzieży, nie tak byle gdzie. Niech to się nie marnuje. Dać dobrej młodzieży, niech ona będzie jeszcze lepsza. Dać młodzieży, młodym ludziom, tym, którzy jakieś nadzieje rokują. A więc duszpasterzom dajemy to w sanktuarium, którzy o to poproszą. I dajemy młodzieży przybywającej do sanktuarium. Zgłaszajcie się do ojca kustosza, do ojca Władysława, który tam posługuje też w tym sanktuarium, i do sióstr franciszkanek rodziny Marii, które tam posługują. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Radio Maryja, czas na wspólną modlitwę godzinkami ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę być z nami już. Radio Conchita. Ksiądz Pana, Pan Księdza, a im prostym zewsząd nędza. No, nędza duchowa jest na pewno, bo na niczym ludzie się nie znają, na Biblii, na i oczywiście na niczym. Na zakończenie dnia modlimy się kompletą z brewiarza lednickiego, lednicka liturgia czasu. Jutrzej na brewiarzu się znają, już na książeczce, do nabożeństwa bramo, rozdawana z kości słoniowej, modli się za nami. Na lednicy, już o daty nie będę pytał, bo to nie da pora, żeby jakieś egzaminy zdawać. Ale to też jest coś wyjątkowego, mimo że jesteśmy trochę zmęczeni i to widać szczególnie po wolontariuszach, po odpowiedzialnych za Lednicę, to myślę, że nie warto rezygnować z tych momentów, o których też ojciec Jan bardzo często powtarza, że są momentami, które cementują te cegiełki naszego życia i to jest bardzo istotne. Dlatego po tej pieśni, która za moment już wybrzmi, pieśni Ojciec, tak bardzo konkretnie mówiącej o Bogu, który jest naszym Ojcem, ale też jak podczas programu Lednicka Studniówka jeszcze w Toruniu wtedy mówili nasi goście, między innymi Siewcy, Dominika, też były inne osoby. Pieśni, która no też dzięki tym wyjątkowym okolicznościom przejściu ojca Jana już do tej rzeczywistości niebieskiej kojarzy się i z Bogiem Ojcem, ale też i z ojcem Janem. Oh, I see.
Tutaj na ten telefon, możesz mi tutaj odrzucić telefon. Czy dbam tego konta, to po pierwsze, swoje zdrowie, czy dbam o siebie, czy chcę tak naprawdę, się zgadzało, bo to bank, to nie są żarty. I potrafię kochać siebie. Także, no, odpowiedź. Bo wtedy mogę tą miłość przekazać drugiemu człowiekowi, czy chcę. I widzę w drugim człowieku obraz Boga. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjmij tośnie Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, napój ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. Bo
których ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie we dłoń najgłębszą, w mrok i przepaść. Mój gniew mnie przygniata, zwiększyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, zbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do ciebie, Panie. Ręce do ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy zdaną cienie, by wielbić ciebie? Czy to w grobach sławi się twoja łaska, a wierność twoją w miejscu zagłady? Czy twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień twego gniewu i złamały mnie twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Ty jesteś wśród nas, Panie, a twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść twemu słudze w pokoju, według słowa twojego. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Z duchem twoim. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, za wspólne trwanie przed odbiornikami Radia Maria. Oczywiście zapraszamy jutro od rana na pole letnickie, no tutaj, aby być fizycznie obecnym, bo to przede wszystkim o to chodzi. Tak? Zapraszamy, jeżeli ktoś z bardzo trudnych i ciężkich względów nie będzie mógł przybyć przed telewizorem, przed odbiorniki radiowe, przed internet, tak jak Dominika wspominała wcześniej, również i telewizja trwała od 15, potem od 17, od 22. Na żywo będzie relacjonowała najważniejsze
momenty tego spotkania, 21 spotkania młodych Lenica 2000 pod hasłem Dzikowa. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj do nas przybyli do studia. Dziękuję tym, którzy byli, którzy są, którzy będą się pojawiali. No a tymczasem pozdrawiamy wszystkich w całej Polsce, tych, którzy zmierzają tutaj na spotkanie. I oddajemy głos do studia. W Toruniu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. No są, no to tam jest bank polski w korytarzu, zaraz po prawej stronie i po prawej stronie jest bank polski. No to zobaczymy, no. Czas wzrastania prowadził ojciec Grzegorz Woś. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy ojcze i dobrego czasu na Letnicy. O Letnicy będziemy jeszcze rozmawiać po północy, zatem zapraszam, wtedy będą państwo także mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem tego spotkania. Letnica trwa już kilkanaście lat, zatem ci z państwa, którzy, do których mówiło się wtedy na wy, teraz mówi się przez państwo, bo rośliśmy także wzrastając na tych letnickich spotkaniach. Za 14 minut północ. Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Monika Solecka, zapraszam. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybrało w tajnym głosowaniu Polskę na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. W grupie państw Europy Wschodniej Polska zastąpiła Ukrainę. W tajnym głosowaniu Polskę poparło 190 państw. Dwie delegacje wstrzymały się od głosu. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym przemówieniu zaznaczył, że ogromne poparcie pokazuje silną pozycję Polski, autorytet naszego kraju w dziedzinie odpowiedzialności za światowe bezpieczeństwo. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że wybór Polski to historyczny sukces polskiej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska staje się silnym, szanowanym i bezpiecznym krajem, podkreśliła premier. To był wielki, dramatyczny bałagan. Nikt nie przykładał się do tego, żeby zidentyfikować ciała ofiar tzw. katastrofy smoleńskiej, powiedziała Zuzanna Kurtyka, która straciła męża w katastrofie rządowego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Rodziny ofiar katastrofy są zbulwersowane wynikami ostatnich ekshumacji. W trumnach odnajdywane są szczątki nawet kilku osób. Także w trumnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdowały się fragmenty ciał dwóch innych ofiar. Sąd Najwyższy nie działał w granicach prawa, wydając uchwałę w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, mówi rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński. Wczoraj Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem w 2015 roku przez prezydenta, między innymi byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Sędziowie uznali, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Dziś rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski zaapelował do przedstawicieli władz o powściągliwość w ocenach orzeczeń. Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze studentami ze Stanów Zjednoczonych, którzy przebywają w Polsce w ramach projektu Staż Prezydencki 2017. Podczas stażu mogą oni zdobyć doświadczenie zawodowe. Odbywają wizyty studyjne w spółkach Skarbu Państwa i międzynarodowych firmach prywatnych w Polsce. Młodzież zwiedza także wybrane miasta w naszym kraju. To dla nas niezwykle ważne, aby młodzi ludzie, którzy stanowią przyszłość Stanów Zjednoczonych, naszego wielkiego partnera, poznawali Polskę, powiedział prezydent. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny móc samodzielnie kształtować zasady obrotu ziemią rolną. Taką wspólną deklarację przyjęli ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Słowenii i Bułgarii. Dziś w podwarszawskim Nadarzynie zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów rolnictwa z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii i Bułgarii. Przyjęli oni m.in. wspólną deklarację w sprawie wspólnej polityki rolnej we wspólnocie po 2020 roku. System kontroli rybołówstwa w Unii Europejskiej jest słaby. Jego poprawa służyłaby polskim rybakom, zapewniając im równą konkurencję, powiedział Janusz Wojciechowski z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, przedstawiając najnowszy raport dotyczący kontroli rybołówstwa w Unii Europejskiej. Jak poinformował na konferencji w Warszawie, kontrola nie dotyczyła Polski, ale polscy rybacy, rząd uzyskują pełny materiał, by domagać się pełnoprawnego traktowania wszystkich rybaków.
W sprawie pobicia gimnazjalistki w Gdańsku zostaną złożone wnioski do komisji dyscyplinarnej i wniosek o odwołanie dyrektora, poinformowała szefowa MEN Anna Zalewska. Przypomniała, że ewentualne odwołanie dyrektora leży w kompetencjach samorządu. W pierwszej połowie maja policja otrzymała zgłoszenie o bójce w pobliżu gimnazjum nr 3 na gdańskim Chełmie. Policjanci znaleźli tam pobitą 14-latkę. Przeciętny miesięczny dochód, tak zwany rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do złotówki, wyniósł w 2016 roku 1475 zł i był wyższy o 7% w porównaniu z 2015, podał w piątek GUS. Na konsumpcję wydajemy o 4,5% więcej niż rok wcześniej. GUS poinformował też, że przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2016 roku osiągnęły wartość 1132 zł i były realnie wyższe o 4,3% od wydatków z roku 2015. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Przywódcy europejscy krytykują amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku. Z Trumpem rozmawiali telefonicznie między innymi prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii. Emmanuel Macron powiedział, że Trump popełnił błąd, który będzie miał konsekwencje dla przyszłości Stanów Zjednoczonych i całej planety. Dodał, że wyjście z paryskiego porozumienia klimatycznego oznacza, że Stany Zjednoczone odwróciły się od świata. Donald Trump wyjaśnił, że porozumienie... No to przecież wiadomo, proszę Państwa, że ma dojść do katastrofy. No. O czym my tu mówimy?